Przede wszystkim jest to kampania związana z edukacją i poprawieniem samoświadomości od tego, że no niestety produkujemy śmieci codziennie. Chyba się nie zastanawiamy czasami nad tym, czy moglibyśmy ograniczyć tą produkcję odpadów w naszym życiu. Dlatego chcielibyśmy właśnie takimi projektami jak Rady na Odpady i zaproszenie wielu partnerów do tego, zbudować właśnie świadomość wśród dzieci, wśród dorosłych, że to, o czym mówimy o środowisku, to jest taki wielowątkowy wymiar jak gdyby tego, co zostawimy następnym pokoleniom, albo nawet i co w chwili obecnej się stanie z nami, jak nie będziemy dbać o środowisko. Ja często mówię o tym, że gospodarka odpadami zaczyna się od domu, od tego, co mamy właśnie wygenerowane przez nas. Później oczywiście bardzo często włączam te elementy środowiskowe również w ochronę powietrza, w ochronę wód, dlatego że to jest kompleksowe podejście do tego, co nas otacza. Tu udało nam się wśród wielu partnerów, zarówno wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego, jak i z partnerami zewnętrznymi, z muzeami naszymi, z gminą Kędzierzyn-Koźle, ze spółką, która zawiaduje śmieciami w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim, udało nam się zrobić taki projekt edukacyjny i chcielibyśmy do wielu partnerów trafić. Dzisiaj przekazujemy umowy dla organizacji pozarządowych, które będą realizowały 74 takie przedsięwzięcia edukacyjne w województwie na łączną kwotę ponad 720 tysięcy złotych, ale również mamy w tym projekcie wycieczki do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wiem, że dzieci bardzo narzekają, że tam trochę śmierdzi. No ale trzeba się tam spotkać, trzeba zobaczyć, że jest takie miejsce w każdej gminie i tych miejsc będzie coraz więcej, gdzie możemy oddać stare meble, zużyte akumulatory, zużyte gabaryty, żeby też widzieć, że tylko, nie tylko są kosze pod naszym domem, czy gdzieś tam w sypie, ale również coś się z tymi śmieciami później dzieje. I to się dzieje na terenie województwa opolskiego. Więc to chciałbym, żebyśmy w tej edukacji uczestniczyli w sposób taki świadomy i żebyśmy potrafili mieć wpływ na to, co się wokół nas dzieje. Jak Państwo widzicie, projekt Rady na Odpady, projekt LIFE, który mamy, jeżeli chodzi o czyste powietrze i dużo projektów z bioróżnorodności związanych też z gospodarką wodną, z mikroretencją, no to pokazuje, że jest ta kompleksowość oddziaływania. Ta kompleksowość oddziaływania właśnie w postrzeganiu naszego środowiska zewnętrznego, tego, co nas otacza. Rozmawialiśmy tutaj z beneficjentami i wygląda na to, że ta edukacja przebiega bardzo różnymi drogami, bardzo różne formy przybiera. No co tak, cieszy? To cieszy oczywiście, dlatego że ja zawsze mówię, że my z taką edukacją, na której nam bardzo zależy, powinniśmy wychodzić poza mury przedszkoli, poza mury szkoły, bo w tych murach naszych szkół to wszystko jest obowiązkowe, to wszystko jest związane ze sprawdzianem, z klasówką, z odpytywaniem, ale jeżeli my potrafimy stworzyć projekt edukacyjny interesujący dla odbiorcy, to ta treść, którą chcemy przekazać, zdecydowanie łatwiej się utrwali. Dlatego, że to są pozytywne skojarzenia. Tak? Jeżeli ktoś mówi, no spróbujmy gotować zero waste bez odpadu, no to się każdy zastanawia, no ale jak obiorę tą marchewkę, obiorę tą pietruszkę, no to jednak muszę wyrzucić te odpady. No są kucharze, którzy wykorzystują te rzeczy do dalszego gotowania. No więc to jest jak gdyby, co się może dziać z odpadami organicznymi. Jak to przetworzyć na coś, co możemy jeszcze wykorzystać w postaci jakiegoś nawozu, zasilenia naszej ziemi. Więc to pokazuje, że ta edukacja jest bardzo taka namacalna i praktyczna. I tak jak pan redaktor powiedział, bardzo się cieszę, że są różne formy. Bo tak naprawdę to te formy są atrakcją dla naszych dzieciaków, a nie to, że my mówimy, a teraz się będziecie czegoś nowego uczyć. Ta forma jest czasami ważniejsza niż treść.